Hej, cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo dużo osób chciało, bardzo dużo osób prosiło, tak więc jestem. Dzisiaj pokonam Whittiego, mam nadzieję, że go pokonam, na hardzie. Dosłownie, zagramy sobie na hardzie i spróbujemy pokonać naszego pana Bombermana. Dziękuję wam za wiele komentarzy, za tak dużą oglądalność. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki z Friday Night Funkin', które pojawią się na kanale, to będą to kolejno wszystkie tygodnie, także na hardzie. A więc dzisiaj na hardzie Whitty. Tak, sobie poprzeczkę od razu dałem najwyższą. Ja to tak mam, jak grałem w Undertale'a, to Sansa też pokonywałem te jakby najtrudniejsze fangamy. A tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie na pewno nie były łatwe. Tak więc dzisiaj Whitty, jeżeli wierzycie, że mi się uda, to możecie zostawić teraz łapkę w górę. Jeżeli cieszycie się, że jest Friday Night Funkin', to też możecie zostawić. I zdradzę wam już teraz, że wkrótce, być może jutro albo pojutrze, wrzucę odcinek z całkowicie nowej gry, która powinna wam się spodobać, bo jest to na tyle rytmiczna gra jak Friday Night Funkin' i bardzo przypomina Undertale i Deltarune. Zobaczycie, nie będę zdradzał. Jeżeli ktoś wie, to fajnie, to wiesz. A jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to nie zdradzę. Zobaczysz za niedługo, kolego. Tak, drogi widzu, czy też widzko. Dobra, to co, lecimy. Mam nadzieję, że mi się uda. Lecimy na hardzie, moi drodzy. Jeżeli oczywiście nie będzie mi szło, to się wyciszę i spróbuję przejść bez gadania. Wydaje mi się, że na trzecim poziomie będę miał problem. Tam też postaram się to stryhardować i nie gadać. Dobra, to co? Chyba lecimy. Nie ma tutaj nic innego do sprawdzania, do omówienia. Jeżeli chodzi o Undertale, to też wkrótce coś się pojawi na kanale. Także spokojnie, a my w tym czasie lecimy. Tak, nasz pan Bomberman czyta tutaj sobie rozkład jakiś. Nie wiem, czy pociągów, czy jak. Albo tego pomieszczenia. Znaczy nie tyle, że pomieszczenia, a tej stacji kolejowej. Uwaga, dobra, to już znamy, więc generalnie możemy to przeklikać. Kto nie wie, co mówi pan Bomberman, to zapraszam do poprzedniego odcinka z Bombermanem. A my lecimy, uwaga. AS oraz góra prawo. I czy się uda zrobić. I wiecie, nawet nie liczy się, że będę miał misy. Misować mogę. Najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu przejść, więc ja się przymykam. O właśnie, już zmisowałem dwa. Ale ważne jest to, żebyśmy go przeszli. Nie będę tyle mówił, żebyście mogli posłuchać, a żebym ja mógł też lepiej to przejść. Póki co jest łatwo, mimo że to hard. O kurczę, misnąłem. Jeszcze najgorsze jest to, że magiczny przycisk nagrywania osłabia zdolności gracza. Zawsze tak było. Że jak na żywo z komentarzem, z głosem się coś nagrywa, to bardzo często to nie wychodziło. Jakoś tak jest, taka klątwa. Na pewno każdy youtuber o tym wam mówił. Tak to już jest. Sześć misów, nie ma źle. I to na hardzie, bo graliśmy na easy we wcześniejszym filmie. Troszkę się uczyłem, wiecie? Może nie jakoś dużo. Ale accuracy mam bad, także nie za dobrze to idzie. Tamtego nie powinienem misnąć, no ale trudno. Dobra, myślę, że całkiem okej. I uwaga, atmosfera się zagęszcza. Kolega się bardziej wkurzył, mówiąc w skrócie. I teraz powiedział, żebyśmy nie, jakby nie prowokowali go do tego. Tak, żeby się wkurzył, bo on już powoli się wkurza. I teraz mamy drugą piosenkę. Ojej, tu jest ciężej, powiem wam. Cholercia. Pierwsza piosenka to było... To był naprawdę pikuś. Nie liczy się ile misów, widzowie. Ważne, żebyśmy wygrali. Do przodu. Pan Bomberman się wkurza, naprawdę. Dwa razy powinienem. Ja już czasami z wrażenia kilka przycisków wciskam, nie? 20 misów.
Lewo, prawo, góra. Mamy bad, więc no. Miło mi. W ogóle dajcie znać w komentarzu, która z trzech piosenek pana Bombermana najbardziej się wam podoba. Tak z ciekawości. Aaaa, klawiatura boli! Zaraz mnie dojedzie. Jezu, jakie to było straszne. To combo to było coś tragicznego. Jesteśmy dosłownie na skraju, widzowie. Ja nie wiem, jak ja jeszcze żyję. Autentycznie. Moja klawiatura płonie. No i padłem, kurczę. Dobra, to co, podchodzimy do tego jeszcze raz. Tyle, że tym razem bez mojego gadania. Drugi i trzeci poziom. Tak, wydaje mi się, że bez gadania będzie mi łatwiej się skupić. Także teraz się wsłuchajcie w piosenkę pana Whittiego. Dajcie znać w komentarzu, czy pierwsza, druga, która najbardziej wam się podoba u niego. Tak, będę przebijał serduszka. No to co, lecimy. Może i to nie był najlepszy występ z mojej strony, bardzo dużo misów, ale totalnie klawiatura mi oszalała. I czas na trzecią fazę. Oczywiście wiemy, co on mówi, także możemy to pominąć, jest naprawdę mega wkurzony. I czas na trzeci etap, póki co z moim gadaniem, ale zakładam, że będę musiał się wyciszyć, bo to jest powalone. Widzicie to, co tu się dzieje? Mniej więcej wiem, żeby klikać, kurde, wszystko naraz, naprawdę, masakra. Musimy klikać mniej więcej lewo, prawo, później nagle to leci jeszcze z dołu. Więc prawie wszystkie klawisze muszą chodzić, to jest istne piekło ten poziom. Jeszcze raz spróbuję z wami, a jak nie to dogrywam, nie wiem, będę siedział 2 godziny, ale przejdę to w końcu. Bo, jacie, jakie to jest naprawdę mega trudne. Pan Bomberman się wściekł, uwaga, krzyczy, zakryjcie uszy. Przepraszam za krzyki, ale kolega no, jest wkurzony, no. Nie będę mu zabraniał wyrażać swoich tutaj emocji. Fajnie by było być Whittim razem z White, właśnie z Whittim. Tylko niestety ten mod tutaj nie wejdzie, bo nie ma jeszcze grafiki na ten etap. Nie było na to robione, także wiecie. Dół, dół, góra, góra, prawo, lewo, dół. A za dużo misa zrobiłem. Lewo, góra, prawo, dół, góra. O. No nie, no dobra, to ja muszę chyba
No to co, Meres? Dwie godzinki siedzenia przed komputerem i klikania? Prawdopodobnie tak, ale bardzo chcę wam wrzucić, jak to przechodzę. Dobra, ja teraz idę poćwiczyć prywatnie. I zobaczycie, oczywiście wy zobaczycie nagranie, które jest zwycięskim. A ja lecę ćwiczyć prawdopodobnie z 2-3 godziny, bo to jest po prostu totalny diabeł, szatan, Jezu, co tu się dzieje? Dobra, lecę skopać dupkę panu Whittiemu, mam nadzieję, że się uda. Trzy godziny siedzenia i próbowania przejścia trzeciego poziomu na Whittiem w końcu się opłaciły i w końcu mi się udało. Co prawda wynik jest bardzo słaby, bo 92269 to na pewno coś, co jest totalnie niskie, no bo powiedzmy szczerze, miałem tam chyba w trzecim etapie 100 coś misów, chyba 123, w drugim miałem bodajże 60, nie pamiętam dokładnie, ale tych misów razem będzie z 200, także naprawdę bardzo dużo. Pierwszy poziom okej, drugi już gorzej i wiadomo, trzeci totalna masakra i miazga. 3 bite godziny, naprawdę, 3 godziny siedziałem i starałem się to przejść, czasami wręcz klikałem już prawie wszystko, bo tam tak to wszystko leciało, znaczy mniej więcej sobie ogarnąłem schemat, bo tam leciało na przykład, jak leciało po kilka razy, te strzałki były po kilka razy w danych miejscach, na przykład wyklikiwałem szybko górę, lewo, dół, nie? Coś takiego. A jak leciały wszystkie, to już trzeba było klikać naprawdę bardzo szybko, jakby patrząc na nie. No po prostu nie wiem, jakiś tam małą taktykę na to miałem, ale i tak przypadkiem czasami, no nawet dość często mi się coś wcisnęło, no i były te misy. Także dzięki za obejrzenie, za wysłuchanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Udało mi się przejść zgodnie z obietnicą Whittiego, czy też Whittiego, chyba Whitty się mówi. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, tak mi mówiliście przynajmniej, więc potwierdziliście, to będzie wasza wina, jak coś nie, no ale tak szczerze, to mam nadzieję, że po prostu Whitty, tak? Jeżeli chodzi o te tygodnie oczywiście, ale week, to te hardy wszystkie sobie przejdziemy. Bądźcie na to gotowi, bądźcie gotowi na nową grę oraz Undertale za niedługo na kanale. Live'y także będą przedłużane, jak ktoś jest zainteresowany, to czasami odpalam tak co 2 dni, 3 live'y przedłużane. Dalej mamy live przedłużany do zrobienia, bo tam jeszcze z 2 godziny zostały, 2,5.
Także będziemy robili. No i co, dzięki wam za wysłuchanie. Taka mała reklama streamów, serio warto wpaść. Do usłyszonka, trzymajcie się i cześć. O, i pamiętajcie łapce, jak nie zostawiliście. Będzie mi miło, dziękuję.